W muzycznej jedynce witamy serdecznie Zbigniewa Hoffmana, zespół Babsztyl. Witam cię, Zbyszku. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 40 lat minęło, naprawdę? Powiem tak, trochę skromnie mówiąc 40, bo gdyby tak szczegółowo chciał się, powiedzmy, tutaj w ten temat wniknąć głębiej, to wydaje się, że może byłoby trochę więcej nawet, bo zacząłem śpiewać tak na dobrą sprawę jeszcze jako nastolatek, ale ja liczę, powiedzmy, od takiego profesjonalnego śpiewania mniej więcej 40 lat. To kiedy poczułeś ten moment taki, kiedy uważasz za ten profesjonalny moment, znaczy, rozpoczęcia kariery? Taki prawdziwie profesjonalny to właściwie taki debiut opolski. To jest jako młodzi studenci wystąpiliśmy w 1981 roku na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w koncercie debiutów. To był taki pierwszy profesjonalny, ale nie mniej profesjonalny w tym sensie, że przed publicznością wymagającą, to były już spotkania na festiwalach piosenki studenckiej. To różnego rodzaju. Pierwsze i takie początki to był festiwal piosenki turystycznej Bazuna. To był debiut, 77 rok. A po którym festiwalu Wojciech Młynarski powiedział o was, o balladzie właściwie, o samotności, że dla tej jednej piosenki warto było organizować festiwal? Tak było? Tak było, tylko może niedokładnie tak zabrzmiały te słowa. Te słowa mniej więcej zabrzmiały w ten sposób, że dla takich piosenek jak ballada o samotności właśnie warto takie festiwale organizować. 78 rok. To był festiwal piosenki studenckiej w Krakowie. W Krakowie wtedy. 40 lat zespołu Babsztyl. 38. Babsztyl. Poprawiasz. Tak. Czyli, a 40-lecie twoje. Moje. Tak, czyli tutaj dwa lata. Jeszcze takie dwa lata indywidualnego śpiewania, próbek jakichś takich. Co w tym twoim śpiewaniu było najważniejsze przez te 40 lat? Co dało ci najwięcej satysfakcji, a może przyniosło, powiedzmy sobie, czasem zwątpień? Zwątpień było wiele przez te lata. Z czym one się wiązały? Przede wszystkim, znaczy w pierwszym okresie śpiewania to była euforia taka, wiadomo, to jest, człowiek rozpoczyna taką karierę, zachłystnie się, powiedzmy, tak kontaktem z publicznością, tym, że piosenki, które, powiedzmy, wykonujemy, one docierają do ludzi i ludzie widać, jak reagują na pewne rzeczy i to jest fajne, ale potem zwątpienia to czasami dochodziło do sytuacji takich, że myśmy byli trochę przegrzani, jak ja mówię, w tamtych czasach graliśmy mnóstwo koncertów. Od momentu takiego debiutu już ogólnopolskiego to były czasy, gdzie wyjeżdżaliśmy w trasę koncertową i graliśmy na przykład w ciągu 2 tygodni, graliśmy 30 i więcej koncertów. To wychodziło na to, że graliśmy codziennie od poniedziałku do niedzieli i czasami po 2-3 koncerty dziennie, więc i to trwało bardzo długo. To taka eksploatacja, powiedzmy, trwała przez kilka lat. I właśnie te wątpliwości takie, że właściwie my nie mamy czasu na to, żeby tworzyć, żeby robić, żeby na przykład nagrywać nowe rzeczy. I to był właśnie taki najgorszy moment. I takie zwątpienia przychodziły wtedy, czy to jest sens. Ale z jednej strony było absolutnie akceptacja publiczności, tylko nie było znaku fonograficznego, rozumiem, tak? Tak. Pierwsza płyta, która się ukazała w 83 roku, to był nakład tej płyty w polskich nagraniach, wydana przez polskie nagrania, 230 tysięcy. No, dzisiaj to jest, nie wiem, ilokrotna platyna. Tak, stawki zostały zaniżone i to dość drastycznie. Tak, no, ja się śmieję, że tak za pieniądze, które dostałem za tę płytę, kupiłem sobie gitarę i jakieś urządzenie do grania typu taki, powiedzmy, mini wieża. I to było wszystko, prawda? Dzisiaj podejrzewam, że gdyby sprzedać tyle płyt, to podejrzewam, żebym jeździł bardzo dobrym samochodem, mieszkał w dobrym, porządnym domu bądź super mieszkaniu. A wtedy starczyło na porządną gitarę. Tak jest. Zaczynaliście od folku właściwie, można powiedzieć, trochę piosenki turystycznej czasem, a później gdzieś to ewoluowało do
country, do country rocka nawet, ostrzejsze gitary się pojawiły. Tak. Zmieniała tak. się ta muzyka Babsztyla. No tak, ona się musiała zmieniać ze względu na to, że myśmy sami dojrzewali. Po pierwsze, to tak, rozpoczynaliśmy jako grupa grająca faktycznie akustycznie. To były na początku dwie gitary akustyczne, potem doszła trzecia gitara, zamieniona na gitarę basową i później to wszystko ewoluowało w kierunku już takiego bandu grającego trochę mocniej. Czyli mocniejsza perkusja, sekcja tak, już sekcja, było. Tak. I w porywach nawet dochodziło do takiej sytuacji, że na scenie nas było 7 osób. Ja dzisiaj się śmieję, że z tego składu można byłoby zrobić całkiem dwa fajne zespoły, które powinny sobie na pewno radzić. To było, ale później przychodziły jakieś, powiedzmy, pomysły na nagranie troszeczkę innej muzyki, bo gdzieś oczywiście mieliśmy dostęp ograniczony do płyt, do jakichś nagrań, które mogłyby nam w jakiś tam sposób, pomóc się zainspirować. Tak, zainspirować. A co było takim... Ja czasem słyszę u was Creedence Clearwater Revival, jak słucham waszej muzyki. I to mi się bardzo kojarzy. Myśmy słuchali tych płyt, ale dla mnie takim największym chyba i takim milowym krokiem w tej mojej historii to jest chyba film Pat Garrett and Billy Kid. I Bob Dylan. Bob Dylan, właśnie, z piosenką Knockin' on Heaven's Door, gdzie... I niewielką rulką w tym filmie, tak, dodajmy. Tak, i to po prostu to było w ogóle przewartościowanie wszystkiego, tak? Jakby to, co do tej pory robiliśmy, czasami to było wesołe, śmieszne, prześmieszne, prześmiewcze, ale... A potem zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, żeby jednak zwracać uwagę większą na teksty i na to, co chcemy przekazać w tej muzyce. Ale twój zespół Babsztyl był też taką kolebką od rodzenia się innych grup, bo przypomnijmy, że z Babsztyla wywodzi się Ryszard Rysiek Wolbach, tak, który później zaistniał jako frontman i kompozytor, współtwórca Harlemu, a z drugiej strony Lech Makowiecki też, który tak, później Zajazd. Odłączył się i stworzył Zajazd. Byliście taką kolebką właściwie? Jeśli chodzi o, jak to się zadziało w ogóle, chronologicznie trochę, to na początku właśnie pierwszy Leszek zrezygnował. Mhm. Stwierdził, że to jest nie ta droga. Tu myśmy troszeczkę bardziej zaczęli kierować się w stronę muzyki mocnej, takiej rockowej trochę. I jemu to nie odpowiadało. Jemu to nie odpowiadało. I on sobie wymyślił trochę inny rodzaj muzyki i grania. W związku z tym postanowił odejść i założył zespół Zajazd właśnie, razem ze swoją małżonką. Ale Rysiek grał z wami? Rysiek grał z nami później cały czas. Jeszcze. Do 94 roku graliśmy właściwie non-stop razem. I to był taki trochę przełomowy rok, że właściwie większość zespołów wtedy zaczynała się zastanawiać nad sensem grania. Jak to dalej nie będzie? Nie było pracy, po prostu nie było pracy. Myśmy grali tak mało koncertów, że stwierdziliśmy, że jest trudno się utrzymać. I muzyka taka mocno rockowa miała rynek. Ja stwierdziłem, że takiego rocka mocnego nie chcę grać, dlatego że to trochę nie jest jakby w mojej naturze, tak? Mimo że bardzo lubiłem i lubię mocniejsze, powiedzmy, brzmienia. To był ten moment, jak zniknęliście na prawie 10 lat wtedy? Tak, tak. To nie zupełnie 10, bo to trwało, powiedzmy, takiej naprawdę przerwy długiej, to było 6, mniej więcej 7 lat. Potem takie sporadyczne koncerty, powrót i namówiłem nawet Ryśka, żeby zaczął, mimo że Harlem grał cały czas koncerty, to namówiłem... Ryśek do was dołączył. Tak, wtedy. Dołączył do nas i razem zaczęliśmy grać z powrotem. Trochę coraz więcej tych koncertów było i to był taka, no powiedzmy, dla mnie otworzyła się taka furtka w sensie, że postanowiłem jednak wrócić z powrotem do tej muzyki. Widziałem was w programie, w którym nie spodziewałem się oglądać tak utytułowany zespół jak Babsztyl. Mówię o jednym z talent show. A, to nawet były dwa. Nawet były dwa. Nawet widziałem dwa was były. W jednym, tym polsatowskim, czyli Must Be The Music, gdzie były właściwie entuzjastyczne recenzje. To nie poszło, bo chyba nie mogło pójść nic więcej, ale pokazaliście się od strony niezwykle profesjonalnej i niezwykle miłe słowa ze strony koleżanek i kolegów z branży. Ja przed tym programem śmiałem się, że właściwie to nie my tam powinniśmy iść i śpiewać, tylko powinniśmy siedzieć tam jako jurorzy w tym programie, ale... Bo to trochę tak wyglądało. Tak, ale tak z premedytacją, myśmy akurat chyba pół roku wcześniej nagrali płytę, która akurat się ukazała w tym czasie i ja stwierdziłem, że no najlepszym źródłem promocji to będzie pokazanie się w takim programie i nie chodziło nam praktycznie...
O samą rzecz konkursową. Tak, o to, żeby tam konkurować, wygrywać, bądź oczywiście ja bym się nie pogniewał, gdybyśmy wygrali, bo 100 tysięcy złotych to nawet sporo. Ale raczej chodziło nam o to, żeby zaistnieć. Pokazać się, że zespół jest w znakomitej formie, że gramy i mamy się dobrze. Jaki był odzew po tym? Rzeczywiście ma to tak duży rezonans? Ma, oczywiście. Myśmy automatycznie po tym zagrali 2 razy więcej koncertów niż sezon wcześniej. A jak ma się zespół teraz? Opowiadaj. Wydaje mi się, że jesteśmy... Ten jubileusz i 38-lecia Babsztyla i twój będzie jakoś szczególnie świętowany? Będzie, bo 11 grudnia mamy koncert taki mój beneficowy w Olsztynie, w sali CIK. To jest Olsztyn, ulica Parkowa, godzina 19, piątek. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę. Wstęp wolny. Ale to nawet nie chodzi o takie uhonorowanie. Jesteśmy w trakcie przygotowywania materiału na płytę, na którą właściwie ja zbierałem materiał bardzo długo, bo wcześniej to nie mieliśmy czasu i możliwości nagrywania ze względu na eksploatację, a dzisiaj jest trochę odwrotnie. Dzisiaj mamy bardzo dużo czasu na to, żeby komponować, robić, tylko nie ma możliwości nagrywania ze względu na finansową stronę, bo jak wszystko wiadomo, kosztuje. Tak, wiadomo. Dzisiaj nagranie płyty to jest koszt tam rzędu 20 tysięcy złotych i trzeba jakoś je zgromadzić. Ale jesteśmy w trakcie pracy. I myślę, że to jest zwrot trochę w muzyce. Ona będzie oczywiście babsztylowska w sensie brzmieniowym, bo trochę, to wiadomo, głosy. My zawsze preferowaliśmy śpiewanie wielogłosowe i to do dzisiaj tak jest. Trochę jak Crosby, Stills, Nash & Young. Też. Są naprawdę piosenki, które jakby... No, łączą. Wspomniałeś coś o muzyce country. Oczywiście myśmy swojego czasu bardzo mocno pokazywali się na imprezach związanych jak po prostu z tym nurtem muzyki. Tak. Mrągowo, wiele innych przeglądów muzyki country. Ale, bo tak, jak to w życiu jest. Ortodoksi mówią, wy nie jesteście country, tak? Z kolei rockmeni, że za bardzo jesteście nie, country. Że my jesteśmy za bardzo country. To jest takie najgorsze właściwie zaszufladkowanie. Ja chciałem tego uniknąć i dzisiaj właśnie chcę jakby udowodnić, że owszem, będą piosenki na tej płycie też takie mocno countrowe, ale generalnie staram się, żeby pokazać taki duży, duży powiedzmy przekrój tego. Będą bardzo spokojne, liryczne piosenki, jak również takie, które, jak ja to mówię, one mają być takie bardzo popowe. No. Czyli w tę stronę idziecie. Tak. Zbyszek Hoffman, 40 lat na scenie, Babsztyl 38, będzie płyta, będzie koncert. Zbyszku, przypomnij raz jeszcze, 11 grudnia, sala CIK w Olsztynie, ulica Parkowa, godzina 19. Serdecznie jeszcze raz zapraszam. A piosenką, którą w tej chwili jakby chcemy na temat płyty, powiedzmy, bardziej przybliżyć, to jest piosenka Żal mi tamtych nocy, która, chociaż ona nie oddaje do końca jakby stylistyki tej płyty, jest taka bardzo rockowa. Zbyszek Hoffman w Muzycznej Jedynce. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję.